Dzień dobry, filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Jak co dwa tygodnie wita Was Iza Fietkiewicz-Paszek i zaprasza do kolejnego serwu Krótką Piłką. Bohaterem odcinka jest Jerzy Sikora. Ksiądz doktor habilitowany Jerzy Sikora, profesor Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poeta, krytyk literacki, literaturoznawca, eseista, redaktor, homileta, ksiądz rzymskokatolicki. Autor wielu publikacji naukowych, literackich, w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach. Za swoją działalność naukową i literacką odznaczany i nagradzany. Jerzy Sikora jest autorem zbioru prus pod tytułem Pęknięte lustro, wydanych w 2003 roku. Oraz kilku książek naukowych, monografii i szkiców krytyczno-literackich. I tu warto zaznaczyć, że głównym polem jego zainteresowań i badań naukowych, a tym samym tematem publikacji, są relacje między literaturą piękną a kaznodziejstwem, a także szczególnie emigracyjna współczesna literatura polska. Jerzy Sikora jest także autorem 9 książek poetyckich. Poetycki debiut to Kamienowanie płatka róży, tom, który ukazał się w 1986 roku. Kolejne 2 książki poetyckie ukazały się w roku 1988, Krzyki rozdarcia pęknięcia i Ciemne drzewo. Niestety, nawet autor nie dysponuje już egzemplarzami tych publikacji, nie pokażę Wam więc okładek. Rok 1991 to zbiór Szukam błękitu, następnie Zrywanie dekoracji, rok 1993. I kolejno, Jestem złodziejem światła, rok 1995 i 2 kolejne tomy, które zawierały wiersze wybrane, Demony mieszkają w nas, rok 2001 i Chińska porcelana, rok 2016. Najnowsza i jak dotąd ostatnia książka poetycka to zbiór Deszczowe lato, wydany w 2017 roku. Wprowadzając Was w świat poezji Jerzego Sikory, przeczytam kilka fragmentów omówień jego twórczości, zamieszczonych zamiast posłowia w wyborze wierszy Demony mieszkają w nas. Choć właściwie nie. Najpierw przedstawię Wam 2 ważne istoty. Myślę, że opowieść o człowieku winna zawierać informacje o zwierzętach, które mu towarzyszą. W wypadku Jerzego to te 2 koty, czy też może ci 2 panowie kotowie, Chester i Diego. Wracając do opinii o poezji naszego bohatera, opinii sprzed ponad 20 lat, nie mniej aktualnych i świetnie odnoszących się także do najnowszej książki, tej którą Wam w dalszej części szerzej zaprezentuję. Maciej Cisło. Ksiądz Sikora chce prawdziwej, otwartej wiary, nadziei i żywej miłości. Maciej Krasowski. Poeta przekorny. Sikora jest poetą, który prowokuje do interpretacji wykraczających znacznie poza porządek wiary. Niewątpliwie jest to autor, w którego wierszach życie trzeszczy i uwiarygodnia rozbłyskujące tą myśli. Nie jest to tylko liryka emocjonalna. Sikora jest raczej poetą idei niż wytwórcą emocjonalnych uniesień i myślowych stereotypów. Józefa Drozdowska. Człowiek z wierszy Sikory jest pełen uczuć, a nawet namiętności. Rozmienia na drobne swój los, stając się tym samym żebrakiem szczęścia. Żyje między obłędem a bliskością Boga. Człowiek, kloszard żywiący się okruchami z pańskiego stołu i zarazem noszący w sobie noc ciemną. Teresa Dras. Jerzy Sikora pisze o życiu i o śmierci, traktując je jako równoprawne formy istnienia człowieka na ziemi, co pozwala zneutralizować czy chociaż zmniejszyć strach przed przestrzenią bez końca. Krystian Krzemiński. Najpiękniej autor pisze o miłości, która nieraz zaskakuje nas jak śmierć. Kreśli jej obrazy w kolorach pastelowych. Zdzisław Łączkowski. To poeta intelektu i wielkiej wyobraźni.
I te dwa potężne dary, choć tak bardzo różnią się od siebie, Sikora łączy. Stanowią one o sile tej poezji. Mieczysław Czajkowski. W tym ascetycznym języku tyle świeżości i zadziwiającej poezji. We wierszach księdza Sikory nie ma taniej wzniosłości, koturnowości czy próby narzucania swojego punktu widzenia. I na finał Piotr Szewc. Metafizyczna i religijna perspektywa wierszy Sikory pozwala poszerzyć znaczenie światła, gwiazd, lustra, szyb i lichtarza. I po tym wielogłosie czas na prezentację najnowszego tomu zbioru 36 wierszy pod tytułem Deszczowe lato z roku 2017. Jerzy Sikora zadebiutował w 1986 roku jeszcze jako student polonistyki. Równocześnie debiutował w roli poety i krytyka literackiego, ponieważ w tygodniku Radar w tym samym numerze ukazało się kilka wierszy i szkic o poezji Jana Leończuka. Jest więc obecny w poetyckim i krytycznym świecie od niemal 4 dekad, podczas których zdążył ukończyć kilka fakultetów, zostać księdzem, naukowcem, wykładowcą akademickim i autorem ponad 300 publikacji. Mimo że za moment chcę skoncentrować się na tej książce, to zastanawiałam się długo, jakiego klucza użyć do rozbiórki wierszy autora o tak bogatym i długim literackim i naukowym dorobku i życiorysie. Z pomocą przyszedł mi czerwcowy numer miesięcznika Nowe Książki, w którym Tomasz Kusek przeprowadził wywiad z Jerzym Sikorą o jego zbiorze krytycznych szkiców, czyli o jego najnowszej książce. Niemniej w tej obszernej i ciekawej rozmowie wybrzmiało kilka kwestii, powiedziałabym, rzucających światło na pole znacznie szersze niż to zakreślone tematyką omawianej w wywiadzie książki. Zacytuję wam fragment, który nieco nam mówi o bohaterze odcinka i jako o poecie, i jako o krytyku, ale również jako o człowieku. Polecam oczywiście lekturę całego wywiadu, link znajdziecie w opisie. Bliskie jest mi trójwymiarowe zarówno uprawianie literatury, jak i spojrzenie na nią, a mianowicie w aspekcie egzystencjalnym, metafizycznym i kulturowym. Oczywiście nie są to wyraźnie od siebie oddzielone aspekty. One wzajemnie dialogują i się uzupełniają. Szukam człowieka podmiotowo usytuowanego, co nie znaczy, że jedynie egotycznie, chociaż i egotyzm może być wielkiej miary, na przykład Gombrowiczowski, który zgłębia tajemnice istnienia na rozmaitych epistemologicznych poziomach, poszukując sensu życia. Jako probierz ma aksjologię, narzędzie niebezpieczne, lecz nieodzowne w egzystencjalnych eksploracjach. Łatwo nie ulega rezygnacji, nihilizmowi, stara się za wszelką cenę coś zrobić, na ile może, i potrafi z kłopotem istnienia. Posłużyłem się tu oczywiście formułą, którą Henryk Elsenberg umieścił w tytule swojej książki, do której często sięgam. Niekoniecznie w potrzebie literaturoznawczej, naukowej, ale również wtedy, gdy mam kłopot z samym sobą, ze swoim istnieniem. Moje credo w zapatrywaniu na literaturę przejawia się w tym, iż uważam, że ma ona nie tylko karmić pięknem, mieć wymiar estetyczny, ale i być blisko człowieka, nie funkcjonować jedynie jako zbiór chwytów językowych, jak chcieli formaliści, ale podpowiadać, jak żyć, co z tym naszym życiem możemy zrobić. Dlatego ogromnie cenię romansową, zapośredniczającą egzystencjalnie metodę czytania literatury przez Jana Błońskiego. Dlatego wręcz z uporem maniaka wracam do Czarodziejskiej Góry Mana, Zbrodni i Kary Dostojewskiego czy Zamku Kawki. Zastrzegam, że jednocześnie jestem przeciwko nachalnemu dydaktyzmowi, moralizowaniu, które, rzecz jasna, osłabiają wartość utworu. Literatura nie ułatwia mi wcale życia, nieraz jeszcze bardziej je zawęźla i komplikuje, ale za to ubogaca i przydaje smaku. Co my więc tu mamy? Co jest najważniejsze dla Jerzego Sikory? Egzystencjalny, metafizyczny i kulturowy wymiar literatury. Człowiek w jej centrum, traktowany podmiotowo, co nie znaczy, że egotycznie. Aksjologia, owszem, ale z ostrożnością traktowane narzędzie, którym badamy egzystencjalne problemy. I rodzaj literackiego credo,
które brzmi mniej więcej tak, że literatura ma mieć wymiar nie tylko estetyczny, nie tylko czysto językowy, ale ma być blisko człowieka i powinna mu być pomocną. Jednocześnie ważne jest, by trzymała się daleko od moralizowania i od dydaktyzmu. I wreszcie bardzo ważny postulat. Literatura wcale ma nie ułatwiać życia, ona je wręcz komplikuje, ale przez to ubogaca. Ale jeżeli już tak streszczam i rekapituluję ten fragment wywiadu, to powiem, że najmocniej zatrzymuje mnie ta uwaga o bliskości filozofii Elsenberga, szczególnie dzieła Kłopot z istnieniem, aforyzmy w porządku czasu, które, jak powiedział Jerzy Sikora, bywa wsparciem i to w chwilach kłopotów poety z samym sobą. Ja tylko przypomnę, że to wybitne dzieło zostało wydane pod koniec życia mistrza i jest absolutnie unikatowym w polskiej literaturze dziennikiem filozoficznym, który był pisany przez ponad pół wieku przez uczonego, który, i to też myślę nie jest bez znaczenia, czuł się bardziej niż uczonym, czuł się artystą. Ponoć nawet pisał wiersze, które do tej pory nie zostały nigdzie oficjalnie wydane. Takie jest więc podglebie, przynajmniej jego wycinek wrażliwości poetyckiej naszego bohatera. I przechodzimy do deszczowego lata. Minimalistyczna, wręcz ascetycznie, estetycznie wydana, wysmakowana, począwszy od pięknej okładki białej z taką fakturą, z taką ledwo widoczną, ledwo wyczuwalnym pod palcami fragmentem tekstu, spisanego ręcznie wiersza, poprzez bardzo elegancki układ wierszy, one tak ciążą do obu strony, aż po jedyny w tej książce kolorowy akcent, czyli druga i trzecia strona okładki wraz z wnętrzem skrzydełek. Są takie ładne, kolorowe obrazy. Obydwa słowa tego tytułu wyznaczą nam ramy dla całej opowieści, a zacznie się ona wraz z porą kwitnienia piwonii, czyli z nastaniem lata, a zakończy natomiast z początkiem jesieni, z przymrozkami. Będzie osobiście. Jako urodzona 21 czerwca od dziecka zadawałam sobie takie pytanie, jak to jest, że w tym dniu zaczyna się lato, czyli coś się niejako rodzi, a jednocześnie zaczyna się skracać dzień, czyli jednocześnie sygnalizuje się nam już jakiś koniec. Choć to jest niby jasne i oczywiste, że każde życie rodząc się już zawiera w sobie zapowiedź końca, a każde narodziny już zakładają śmierć, to jednak ta refleksja nieco mnie jako dziecko porażała, przerażała. Wspominam tę myśl, bo mam wrażenie, że nad tą książką zawisła właśnie ta skądinąd oczywista, ale okrutna prawda, że wszystko w cyklu życia jest tak rozpisane, że nad radością narodzin już ciąży w jakiś sposób widmo śmierci. Wszystko, co jest pomiędzy, jest tak naprawdę traceniem, zbliżaniem się do końca. I teraz pytanie, czy to powinno nas jakoś smucić i odbierać nam radość życia, powinno zaciemniać, czy może raczej uczyć dobrej gospodarki danym nam czasem. Jak mówi inny poeta, bohater Ekstra Serwu sprzed 2 tygodni, Tomasz Różycki, lato się kończy deszczem w tej taniej dzielnicy, ale lato u Jerzego Sikory również deszczem się zaczyna. Proszę posłuchać. Introdukcja. Kropla, pla, 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 jedna, dwie, trzy, łzy, płacz, deszcz, nałóż płaszcz i nie płaszcz się przed deszczem. I przerzutnie, i onomatopeja, i wyliczenie, i gra wieloznacznością słowa płaszcz, i gradacja. Całe mnóstwo środków stylistycznych w tym maleństwie, ale również tytuł. Zwracam Waszą uwagę na to, introdukcja, która oczywiście oznacza wstęp, wprowadzenie, ale także jedno ze znaczeń mówi, że jest to wprowadzenie do jakiejś biocenozy obcego gatunku, nierodzimego dla danego obszaru geograficznego. U Sikory żadne słowo nie będzie przypadkowe, żadne nie będzie jakimś nadmiarem. Skoro więc mamy introdukcję, a nie na przykład wstęp, no to myślę, że i o tym powinniśmy, o tym ukrytym znaczeniu powinniśmy
pamiętać. A deszcz w kolejnych wierszach będzie nam nieustannie towarzyszył. Cisza. Zmógł alfabet do ostatniej litery, jaka ulga, wreszcie nikt nie jest na językach. Cisza bez słowa, bez dwóch zdań, nawet bez zasiania maku, bez szelestu głosek. Nie ma czego owijać bawełnę. Otwieramy usta z zachwytu i przerażenia. Wystarczy, by dogadać się ze światem. A pamiętacie po piśmie Jacka Dukaja? Tam technologia, a tu natura, stoi za zmierzchem pisma, które przecież stanowi bazę do naszego myślenia symbolami, kategoriami, ideami, czy wreszcie metaforami, a tym samym jest naszym życiem duchowym, stoi za zdolnością abstrakcyjnego myślenia. A tu zanik pisma przynosi ulgę i pozwala na powrót do pierwotnych uczuć, czyli zachwytu i przerażenia. Teraz pytanie, czy takie wyzwolenie się od pisma rzeczywiście jest drogą, żeby, jak sugeruje podmiot liryczny, dogadać się ze światem. Nie wiem, ale z drugiej strony od tysięcy lat pismo tworzy cywilizację człowieka, który coś z tym światem za bardzo dogadać się do końca nie może. Obiecuję Wam, że pod koniec programu wyłoni się pewna myśl z jednego z utworów, która powie nam nieco więcej, czy podmiot liryczny wierzy w to. W tych wierszach jest mnóstwo natury, przyrody, roślinności. Mamy leszczyny, kaliny, mchy, róże, piwonie, sosny, ale mamy też mrówki, żuczki, dzięcioły, pająki, wróble, krety, żurawie, no i oczywiście koty. Mnóstwo jest też wody. Od pojedynczych kropli poprzez burze, rynny pełne po brzegi, mokrą sierść kota, wilgotne oczy, kałuże, namoczony w rosie herbatnik, fale, mokradła, lustro jeziora, nawet reumatyzm. Zalewanie, rozpuszczanie, topienie, płakanie, nasiąkanie, przepływanie. Taka terminologia tutaj króluje. I ten motyw jest rozegrany przez autora na bardzo wielu poziomach. W moich czytelniczych oczach jednym z najbardziej przewrotnych będzie ten zawarty w wierszu, który za moment usłyszycie, ale miejcie na uwadze najpierw Pantarei, filozofa z Efezu i Nic dwa razy się nie zdarza, Wisławy Szymborskiej. Przeciw Heraklitowi. Powtarzają się dni, imiona, rachunki. I znowu guziki, skarpetki, sznurówki. I znowu na kant, na wyrost, na wysoki połysk. I znowu uśmiechy, maskarady, parady. Nic dwa razy? Czy rutynowe działania i czynności, czy powtarzalność cykli w przyrodzie, nieuchronnie te same skutki wobec zaistniałych tych samych przyczyn, czy wreszcie te same sekwencje zdarzeń w historii, czy to wszystko unieważnia tezę, że nic dwa razy się nie zdarza, bo wszystko płynie? Sikora tylko pyta. On nam nie narzuca żadnych odpowiedzi, a tym pytaniem wzbudza nasze pytania i nie ma w tym żadnych kategorycznych stwierdzeń czy twierdzeń. Zapraszam do wysłuchania pierwszego tekstu wybranego i nagranego dla nas przez Jerzego Sikorę. Wobec rzeczy użytecznych. Przy zmywaniu naczyń przeraża mnie los przypadkowo stłuczonej szklanki. Mam metafizyczne dreszcze. Ja, marnotrawny, staję wobec rzeczy użytecznych. Chciałbym z siebie spłukać brud, niemożliwy do spłukania. Jak talerz, nóż, widelec, iść na dno, tylko na chwilę. Czy ta czuła uwaga wobec codziennych przedmiotów, taka nobilitacja ich pozycji w porządku świata, słyszeliście, rzeczy użyteczne versus ja, marnotrawny, nie kojarzy Wam się nieco z krzątactwem, fenomenalnym esejem Jolanty Brachczajny ze zbioru Szczeliny istnienia?
No nie bardzo. Filozofia codzienności, taki egzystencjalny konkret, drobiazg jako samo centrum istnienia, codzienność jako najistotniejsza kategoria i pole najważniejszej dla filozofii konfrontacji istnienia z nieistnieniem, czyli straceniem, z unicestwianiem. No przecież co my tu mamy? Mamy metafizyczne dreszcze z powodu losu przypadkowo stłuczonej szklanki. Mamy świadomość własnej znikomości w obliczu użyteczności rzeczy. Analogia między zmywaniem naczyń a spłukiwaniem z siebie symbolicznego i niemożliwego do spłukania brudu. Brudu, grzechu, zła. W blasku księżyca żwirowa ścieżka prowadzi prosto do sadu. Blask księżyca prześwietla liście jabłoni. Smuży się na konarach, uwydatnia zmarszczki, pęknięcia po wczorajszych przymrozkach. Zimne światło księżyca wchodzi w szczeliny żwiru. Rtęciowy blask tajemniczo zagłębia się w śladach. Dobra pora na nocny spacer, na poszukiwanie prześwitu Heideggera. Na razie znajduję go w podręczniku filozofii. Pamiętacie, na początku programu i na początku książki pojawił się wiersz Cisza i optymistyczna koncepcja, że kiedy zniknie alfabet, bez słów dogadamy się ze światem. Obiecałam pewną podpowiedź pod koniec. Początek lata, narodziny sprzyjały takiemu optymizmowi podmiotu lirycznego, ale ponieważ kończy się książka, kończy się program, kończy się lato, okazuje się, że w samym zachwycie i przerażeniu nie znajdujemy wszystkich odpowiedzi, czyli że jednak podręczniki filozofii wciąż są nam potrzebne. A co z tym prześwitem Heideggera? Tej metafory używał tak zwany późny Heidegger w swoich ostatnich tekstach. Prześwit, czyli zapowiedź świtu, jeszcze nie świt, pokazuje nam więc drogę, pokazuje jakieś możliwości. W metaforyce heideggerowskiej nie chodzi też, pamiętajcie, o dowolną drogę, o to, że idziemy z punktu A do punktu B, a chodzi wyłącznie o drogę leśną, drogę polną, czyli taką, która umożliwia błądzenie, umożliwia gubienie się. No i w tym błądzeniu szukamy właśnie prześwitów. Trochę jak u Fausta, w dążeniach swoich musi błądzić człowiek. Wyłącznie to błądzenie może nam pomóc znaleźć prześwit, w konsekwencji jakąś prawdę. Obraz myślenia jako drogi leśnej sugeruje, że to nie jest podróż od racji do racji, od teorii do teorii, po utartych ścieżkach, i że każda nowa, nieprzebyta droga leśna może prowadzić do nowej polanki, do kolejnego prześwitu i do prawdy. Czy ja przypadkiem lekko nie nadinterpretuję? Może, ale nic na to nie poradzę, że ta właśnie poezja każe mi szukać, no właśnie, takich prześwitów. I szukam ich, podobnie jak podmiot liryczny w podręcznikach filozofii, no bo gdzie mam szukać? Chociaż może kiedyś uda mi się znaleźć je w pęknięciach po wczorajszych przymrozkach. Ale to raczej zgodnie z zegarem bliżej końca lata. Bliżej końca. W tej książce lato się kończy. Ostatnie wiersze zbliżają nas jednoznacznie do tematu jesieni i do tematu śmierci. Wprawdzie pojawiają się pytania, jak temu można zaradzić, jak w tym fragmencie. Jak obronić się przed ciemnością? Dom zamknąć na 7 spustów, zaryglować drzwi. Ale nie ma na to sposobów. Cykle w naturze są, działają bez zarzutu. My się przeciw temu porządkowi rzeczy oczywiście jakiś czas buntujemy, w końcu jednak poddajemy się. I co wtedy? Koda. Kurczą się zegary, spłaszczone jak na płótnie hiszpańskiego surrealisty. W termometrze rtęć opada, siedzimy przy kominku, podziwiamy zachłanność ognia.
Płomiennie studiujemy Bachelarda. Topi się szron na skrzydłach motyla przyniesionego z brzeziną. Najpierw z motyla i z drewna, a później z nas zostanie popiół. Użyźni ziemię, jabłonie będą lepiej rosły, śmierć przeistoczy się w życie, rozkurczą się zegary, wskazówki załomoczą w cyferblat. Pogadajmy pod filmem, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, o ile do tej pory się to jeszcze nie zdarzyło, bo tylko tak możemy razem spowodować, że te serwy krótkiej piłki będą się niosły po sieci. Ja tymczasem się żegnam na kolejne 2 tygodnie, zostawiam Was z wierszami Jerzego Sikory. Troszkę mi się w tym odcinku zdarzyło powędrować myślami na boki, ale mam nadzieję, że mimo tego zachęciłam Was do sięgnięcia po tę książkę. Do zobaczenia.